Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. Taki filozoficzny problem. Czy ZUS zapłaci Ci za 30 dni zwolnienia? Ale musisz wiedzieć, że część tego zwolnienia była po okresie zatrudnienia. Czyli 30 dni, parę dni przed, w czasie zatrudnienia i część po zatrudnieniu. Witam, dnia 31 grudnia 2012 skończyło mi się zatrudnienie. Na zwolnieniu lekarskim przebywam od świąt, 27 grudzień 2012, czyli 5 dni zwolnienia było w czasie zatrudnienia, a dalsza część po ustaniu zatrudnienia. I pytania. Czy w takim przypadku również obowiązuje mi zasada, że moje zwolnienie po ustaniu zatrudnienia musi mieć co najmniej 30 dni, czyli minimum do 30 stycznia 2013? Czy być może 30 dni liczy się od początku zwolnienia, czyli od 27 grudnia i w takim przypadku zwolnienie wystarczyłoby do 25 stycznia 2013? Czy może, jeśli część zwolnienia jest po ustaniu zatrudnienia, jeżeli część zwolnienia jest po ustaniu zatrudnienia, a część przed ustaniem zatrudnienia, no to przepis mówiący o minimum 30 dniach mnie po prostu nie obowiązuje. Proszę o szybką odpowiedź, ponieważ za chwilę kończy mi się to moje zwolnienie i nie chciałbym przez te brakujące 2 dni stracić prawa do zasiłku, no a z drugiej strony mam ofertę pracy i chciałbym zakończyć zwolnienie jak najszybciej jest to możliwe, ale bez utraty tego zasiłku. Pozdrawiam. No miałem podobny przypadek, ZUS chciał tylko w sumie te minimum 30 dni zwolnienia od jego początku, czyli powiedzmy no tam w tym przypadku od 27 grudnia do 25 stycznia. Czyli chodziło o to, że ta część zwolnienia po ustaniu zatrudnienia była mimo wszystko wtedy krótsza niż 30 dni, natomiast no, nie jestem aż taką wyrocznią w sprawach ZUS-owskich, lepiej to sprawdzić w dziale zasiłków, także musisz się pofatygować do działu zasiłków, aby nie być potem zaskoczonym brakiem wypłaty z powodu jakiegoś tam braku przecinka, czy braku jednego dnia. Na tym kończę, jak miałeś podobną sytuację, oczywiście skomentuj to wideo poniżej. Możesz oczywiście wejść na mojego bloga zwolnienielekarskie.pl, gdzie szczegółowo, bo opisuję sytuacje związane ze zwolnieniami po ustaniu zatrudnienia. Możesz tam się również zapisać do bezpłatnego newslettera, którym Ci sekwencyjnie poprzez e-maila wysyłam podobne informacje. Natomiast na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, także daj lajka, jeżeli Ci się to wideo podobało.